W tym roku pielgrzymka pabianicka wyrusza 20 sierpnia o 6 rano z parafii świętego Mateusza. O 7 ruszamy w drogę. W tym roku liczba pielgrzymów waha się w granicach 300 osób. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa Jezu, ufam Tobie, tak jak cała archidiecezja. Idziemy dziękować Bogu za kanonizację Jana Pawła II i papieża Jana XXIII. Będziemy wędrować w jednej grupie. W tym roku mamy żółte koszulki, w których będziemy szli wchodzić na Jasną Górę. Będziemy Bogu dziękować za wszystko, co otrzymaliśmy i prosić Go o te Boże błogosławieństwo dla naszego miasta, dla parafii, dla wszystkich mieszkańców. Zapisujemy do ostatniej minuty nawet. Nawet jeszcze czekamy na tych, którzy są spóźnieni, bo wiele osób wraca z urlopów już i chcieliby iść. Dlatego jutro przed 6 na pewno można przy parafii świętego Mateusza się zapisać, ale jeszcze do samego Dłutowa będą na pewno osoby, które będą chciały się zapisać. Także nie ma problemu, można się jeszcze zapisać na tą naszą pielgrzymkę pabianicką.